bardzo dziękuję pani dyrektor i panią za zaproszenie. Ja zostałam całkowicie zaskoczona tą piękną barwiską i biszkoptem. Takim dużym i z taką wielką przyjemnością, mi zrobiono. Mam nadzieję, że ja wam dzisiaj też zrobię wielką przyjemność, opowiadając o tej bajce od początku do końca. Ktoś może zna garbuskę? Nie. Czyli zapoznacie się z nią po raz pierwszy. Ma na imię Matylda. Zaraz będę czytała kawałek bajki, to będziecie wiedzieli, co za przygody ich czekają. Wiecie już, jak się zaczyna. Historia jest, mam nadzieję, ciekawa. Podobało się? Tak? Chcecie wiedzieć, co jest w walizce? Tak. Dobrze. Czy odnajdzie wiedźmę, czy nie? Wszystko jest w książce. Odnajdzie. Musi odnaleźć, prawda? I musi spełnić swoje życzenie. Będziemy też poznawać, jakie znaczenie mają wasze imiona. Tak. To zaczniemy teraz od takiej przyjemności, to znaczy ja poznam wasze imiona i powiem wam, co one znaczą. Oliwię mam. Posłuchajcie, o wszystkie Oliwie. Tak? Nie jest na jednym. A, Oliwie, Oliwie, słuchajcie. Tak naprawdę macie imię od Oliwiera. Męskie to jest imię, bo tak bardzo często jest. Jest imię męskie Jan i Janina na przykład, prawda? Oliwia i Oliwier. I słuchajcie, co to znaczy. To jest hodowca oliwek. Oliwki to są jedne z najpiękniejszych i najbardziej takich ważnych drzew dla człowieka. W każdym razie to znaczy imię Oliwia, hodujący oliwki albo miłujący pokój, tak? Bo gałązka oliwna jest takim symbolem pokoju. To robimy sobie takie marzenia, taki warsztacik spełniania marzeń. Najpierw, słuchajcie, zamkniemy na chwilę oczy i wyobrazimy sobie to, czego chcemy, o czym sobie marzymy przez chwilkę. Tak, żebyście poczuli taką przyjemność, że to jest właśnie to. Prawie to dotykacie. Ma to kolory, jest śliczne. To jest wasze marzenie. To, o czym marzycie najmocniej i najmocniej. Tak? Bierzemy głęboki oddech. W skali od 1 do 10, ile stawiacie, że to marzenie się spełni? To jaka cyferka wam się? 10! Będziemy rysować. I ja mam dzisiaj dla was takie bardzo terapeutyczne, zabawne. Słuchajcie, kredki wam będą wszystkie potrzebne. Nie wybierajcie ich sobie na razie, bo ja mam do was pytanie. Ja podam uczucie, a wy znajdziecie dla niego kolor. Słuchajcie, zastanówcie się przez chwileczkę, jaki kolor może mieć miłość. Czerwony. Różnie bywa. Kawałek karty. Może być kółko, może być bazgrołek, może być plamka zamalowana. Tak, oczywiście. Dobrze, każdy wybrał sobie kolor miłości. No dobrze, a teraz pamiętacie, kiedy ostatnio byliście źli złości, jeśli czuli taką złość? I jaka ta złość ma kolor? Proszę bardzo, złość jest namalowana? Tak. Dobrze, no to teraz posłuchajcie. Takie bardzo, bardzo, bardzo lubiane przez nas uczucie. Radość. La la, latamy, potyskowa. Biegniemy, szczęśliwi. Kolor strachu. Czy wasz strach jest już? No to teraz słuchajcie. Pani was pochwaliła. Dała nagrodę. Duma. Jesteście tak z siebie zadowoleni. Proszę bardzo. Dumni z siebie. Przyjemność. Pyszne lody. Czekoladka się wszystko to spływa. Mama, tato, przytulają. Czysty swoje kolarze. O, jakie ładne. Niektóre są tęczowe. Niektóre są kreskowe. Prześliczne są. Słuchajcie, to są nasze emocje.